Pomocnik wizjonera, człowiek, który pomaga przedsiębiorcom realizować ich wizjonerskie pomysły, Krzysztof Burzyński. Witam cię, Krzysztofie. No, witam cię również, Wojtku. I pierwsze pytanie do ciebie. Jak to jest być tym wizjonerem? Wiesz, nie wiem, jak być wizjonerem, wiem, jak być pomocnikiem wizjonera. A być wizjonerem to pewnie być, to nawet nie pewnie, a na pewno, być kimś, kto widzi trochę dalej niż inni. Tak, kimś, kto ma pewien pomysł, który na dzień dzisiejszy wydaje się być tylko takim iskrą małą, ale ma jakiś w sobie potencjał, tak? I to jest trochę być wizjonerem. Wiele osób jest, uważam, wizjonerem. Nie każdy w takim samym stopniu. Natomiast ja uważam, że moją rolą, jakąś też misją, jeżeli to tak mamy górnolotnie nazwać życiową, jest to, że gdzieś umiem rozpoznać osoby lub pomysły, które niosą te osoby, które mają w sobie taką wizjonerską jakąś tendencję. I ja lubię tym osobom pomagać w tym, tak? Już to niezależnie teraz, czy jest to biznes, czy jest to tylko coś bardziej na zasadzie wolontariatu, ale widzę się w takiej roli. Ja się nie czuję wizjonerem, chociaż pewnie niosę też w sobie jakieś tam wizje, ale nie czuję się wizjonerem. Czuję się przede wszystkim, nazwę to cały czas tak górnolotnie, czasami będę używał takich słów jak powołanie. Tak, czyli się powołany do tego, żeby pomóc innym zrealizować daną wizję. Bo wizjonerzy zazwyczaj widzą daleko, szeroko, ale często nie widzą tego, co jest pod ich nogami. I ja to zauważam i albo zabieram ten kamień, albo rzucam go dalej. Dla mnie to jesteś taka szara, w cudzysłowie, szara eminencja, która właśnie pomaga ludziom, z boku stoi i mówi, wiesz, podpowiada, zrobić trzeba to, to i to, żeby osiągnąć konkretny cel. Ja ciebie tak widzę, spostrzegam od kilku lat. I to jest słuszne spostrzeżenie. Ja też czasami używam tego sformułowania szara eminencja. Ona mi się nawet bardzo podoba. Wielu ludzi chce być na świeczniku, nie? Ja no z racji różnych względów też czasami jestem na świeczniku, ale generalnie ja się świetnie czuję w roli takiego niewidzialnego pomocnika. I to właśnie widać różnicę między tobą a Andrzejem. Dwie różne osobowości. Dokładnie. Dokładnie. Super, super, bo można powiedzieć, że się też uzupełniacie. No na pewno, na pewno. A powiedz mi, Krzysztof, jak to było u ciebie, jakie były twoje początki z biznesem? Od czego zaczynałeś? Co w ogóle sprawiło, że akurat biznes, a nie, tak jak wszyscy mówią, jakiś tradycyjna firma, w której pracujesz po prostu na etat? Wiesz co, u mnie takie początki biznesu, w sensie bycia przedsiębiorczym, zaczyna się gdzieś mniej więcej w roku 2003. I to był moment, w którym mój przyjaciel Tomek przyszedł kiedyś do mnie i powiedział, zakładam sklep zoologiczny, a ty mi będziesz w tym pomagał. Okay. On mi nie powiedział, będziesz moim pracownikiem, tak? Chociaż notabene z papierów by wynikało, ale ja faktycznie tam byłem kimś w rodzaju takiego wspólnika, bardziej bym to określił. I co ciekawe, on mi wtedy powiedział, tak, będziesz takim moim współpracownikiem, jakkolwiek to nazwać. Co było dla mnie kompletnym kosmosem. Ponieważ wiesz, ja w roku 2003 kompletnie nie miałem w sobie takich pragnień. Nie wiem, wiem, że niektórzy ludzie mówią, chciałbym zarobić jakieś pieniądze, chciałbym założyć firmę albo zrealizować jakiś pomysł. Ja zacząłem od tego, jestem pomocnikiem wizjonera, tak? Ja nigdy takiej wizji nie miałem. Ja nawet nie wiedziałem, jak się to robi, więc tym bardziej mnie to nie kręciło. Oczywiście chciałem zarobić jakieś pieniądze duże, ale stwierdziłem, że ja nie umiem to robić, umiem pójść gdzieś do pracy i zarobić, tak? Taką rzecz umiem. Nigdy to nie były jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale można się z tego było spokojnie utrzymać. Więc dla mnie to, co on mówił, było takim kosmosem, a z drugiej strony takim dzisiaj widzę to, tak? Z perspektywy czasu łatwiej coś powiedzieć. Było takim zaproszeniem do takiej niezwykłej przygody, że ja dzięki temu, co zaczęliśmy razem robić, zacząłem rozumieć biznes, zacząłem rozumieć, jak działa wizjoner, tak? Bo to jakby jest taki, styka się ze sobą. I zacząłem się fascynować. Dzisiaj jestem na takim etapie, że mnie kręci to, że można coś zacząć, że można prowadzić biznes, że można zarabiać pieniądze. Często jest takie ja lubię takie obalać pewne mity, że ktoś mówi, a ty lubisz zarabiać pieniądze, to jest złe. No a dlaczego złe? No, nie rozumiem tego. Pieniądze pozwalają na wiele fajnych rzeczy w życiu zrobić i na wiele możliwości, ale wracając do tematu
ten mój przyjaciel Tomek to był zawsze fan biologii, fascynat biologii i miał już ze sobą jakieś tam różne doświadczenia, mniejsze lub większe biznesowe, więc generalnie miał nieco więcej doświadczenia i zazwyczaj i w tej biologii, o której zaraz powiem, i coś tam w biznesie, więc powiedział, że zakładamy sklep zoologiczny. Dla mnie było to obojętne, co zakładamy, i tak nic nie umiałem. Więc założyliśmy, to było takie, dzisiaj patrząc się, to było arcyciekawe doświadczenie. Założyliśmy taki najmniejszy sklep zoologiczny w miejscowości, gdzie mieszkaliśmy, 20 metrów kwadratowych, miał sklepik. Sklepów już było 14 na rynku, bo ten mój kolega zrobił już taką świetną analizę. Ale on miał pomysł na to, on miał pewną wizję. I ja po prostu byłem sprzedawcą w tym sklepie. I wiesz co, i teraz tak nie opowiadając nie wiadomo jak dużo, bo to bym musiał chyba kilka lat opowiadać, żeby wszystko opowiedzieć, to było tak, że faktycznie jego intuicja i też jego wiedza z zoologii, tak, powodowały, że klientów zaczęło bardzo dużo napływać. Ja znowu z drugiej strony, tam się dowiedziałem, zobaczyłem, że ja mam bardzo dobry kontakt z innymi ludźmi. Także jako sprzedawca, który na początku niewiele umiał, mogę spokojnie sobie poradzić tylko dlatego, że umiem rozmawiać z ludźmi. Tak, z czasem wiedza oczywiście przybyła, ale na początek wystarczało to, że ja umiałem się po prostu uśmiechnąć człowieka, zagadać go, powiedzieć coś ciekawego, zapytać się go o jego pasję. I okazało się, że to połączenie, które zrobiliśmy, dało nam taki fajny biznes. Naprawdę, naprawdę fajny, że po mniej więcej roku czasu założyliśmy kolejny sklep, ten zlikwidowaliśmy, a założyliśmy inny, już największy w mieście, który miał 150 metrów. I teraz jakby przychodząc już dużo, dużo szybciej, praktycznie co roku jakiś zakładaliśmy kolejny nowy sklep, tak? Więc to było tak, oczywiście nie każdy sklep też się utrzymał, tak? Bo to różne były tam przygody z tym wszystkim, ale generalnie ja w tym wszystkim najpierw się uczyłem sprzedaży, czyli kontaktu z klientem, takie bardzo bezpośrednie, uczyłem się wiedzy całej zoologicznej, uczyłem się zamawiać towarów, uczyłem się, na czym polega biznes, tak? Nagle rozumiałem, że ludzie po coś przychodzą i to im można dać, tak? I to, co ja myślę, nie zawsze jest tym, co oni chcą. O, taka prosta sprzedażowa instrukcja, żeby się dowiedzieć, czego ludzie chcą. Albo czasami właściwie im powiedzieć, tak? To była też niezwykła historia, gdzie chyba po raz pierwszy zastanawiam się z czymś, co dzisiaj się zajmuje już trochę bardziej szerzej i na pewno świadomiej, czyli to, żeby edukować, a nie sprzedawać. Bo to jest coś, co widzę dzisiaj dla mnie jest. Ja nie jestem typem sprzedawcy, wbrew pozorom. Ja jestem typem edukatora, tak? Więc to, co my robiliśmy w tym sklepie zoologicznym, to my mieliśmy taką wizję, żeby na przykład jak ludzie kupują karmy, różnego rodzaju karmy dla psów i kotów, to są takie, które pewnie, jakbym ci powiedział, wymień jakieś karmy, to są takie, które wymienisz, bo znasz z telewizji czy gdzieś usłyszałeś. Natomiast to są karmy generalnie słabe jakościowo. One są tanie po prostu i ludzie znają. Więc my stwierdziliśmy, wyjdziemy na wyższą półkę, damy o wiele lepsze jakościowo karmy, ale one też będą droższe. Ale powiemy ludziom, dlaczego one są lepsze. I edukowaliśmy w taki sposób klienta. To dotyczyło nie tylko karm, ale różnych innych produktów. I okazało się, że z czasem, mimo że droga była dłuższa niż sprzedaż tańszych rzeczy, to dawało efekty, bo przychodzili zamożniejsi klienci po prostu. I ci, którzy oczekiwali czegoś ciekawszego, lepszego od nas. I tak się rozwijała ta nasza sieć sklepów, która była siecią, do dzisiaj jest siecią na terenie, to jest Gorzów Wielkopolski, na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, to jest dzisiaj taka mała, lokalna sieć. Ja już nie mam w tym nic wspólnego, natomiast przez wiele lat miałem, dzisiaj to jest też jednocześnie hurtownia, magazyn, biuro, hodowla. Ojej, wiele fajnych naprawdę historii, których pewnie nie może niektóre pomiędzy gdzieś wyskoczą, jak będziemy rozmawiać. I tak to się zaczęło, tak? Natomiast później, kiedy firma zaczęła coraz bardziej się rozwijać, Tomek miał coraz nowszy pomysł już nie tylko na branżę zoologiczną. Czyli postanowił jakiś tam kolejny biznes zrobić, związany już z czymś innym. Później wróciliśmy trochę w branżę informatyczną, wtedy zaczęliśmy taki większy projekt robić. I tak koniec końców, ja gdzieś w pewnym momencie uznałem, że nadszedł taki moment, że ja muszę zacząć coś własnego, że ja lubię przebywać z ludźmi. Nauczyłem się tego, że lubię ludzi rekrutować do pracy, że umiem ich szkolić i bardzo to lubię, tak? Czyli cały czas ta edukacja. Przebywać lubię z ludźmi, ale zarządzanie firmą, która się jeszcze rozrasta, to nie jest moja bajka. To jest coś, co ja mogę zrobić
ale ja się męczę i chyba mi kilka lat życia będzie, jak będę dalej w tym siedział. Więc stwierdziłem, że taka, nazwijmy to, branża szkoleniowa jest bardziej tym, co ja bym chciał zrobić, więc przechodząc dalej, ja stwierdziłem, że najbliższa mi jest po prostu branża zoologiczna i tu mam znajomości, więc zacząłem szkolić pracowników i właścicieli sklepów zoologicznych. To tak naturalnie, to do dzisiaj jeszcze robię. Później to weszło też na inne branże i zacząłem, no zobaczyłem po prostu, jak wiele można zrobić, jak już się zrozumie jakieś tam podstawy. Więc to, co dzisiaj jakby mocno naciskam gdzieś tak publicznie, to jest to, że możesz zarabiać na swojej wiedzy, tak? I tu bym chyba tak postawił kropkę. A powiedz mi, okej, ten edukator, nauczyciel, szkoleniowiec, jakkolwiek by go nazwać, wzorowałeś się na kimś na początku? Miałeś kogoś takiego, czy tam może więcej osób, z których czerpałeś, które ci dawały po prostu wiedzę i no, taki wzór dla ciebie, że wiesz, akurat ta osoba. Aha. Wiesz co, na początek, ja bym powiedział, to było trochę inaczej. To była bardziej moja intuicja. Że nawet jak zacząłem jakieś takie pierwsze rzeczy robić szkoleniowe, jeszcze pracując właśnie w tej firmie zoologicznej, to było bardziej na zasadzie intuicji. Ja, no wiesz, jak masz pracowników, których szkolisz, no i dostaniesz innych, no to robisz z nimi to samo. Po prostu im mówisz, więc nie miałem za bardzo wzoru, tak? Przynajmniej taki był początek, takiej intuicji. Później myślę, że takim wzorem był mój brat, chyba takim pierwszym, ponieważ on zaczął, on wchodził w branżę szkoleniową. Co ciekawe, jedno z pierwszych szkoleń właśnie u nas w firmie zrobił. Jakby zupełnie to było, on o czymś innym, bo ja oczywiście bardziej się skupiałem tu na sprzedaży, tak, na sprzedaży, na konkretnych towarach, on się skupiał na zarządzaniu ludźmi, tak, więc to było jedno z takich pierwszych szkoleń, które do dzisiaj takie na mnie wrażenie wtedy zrobiło, mimo że wydawało mi się, że wiem, co on robi, ale wtedy po tym szkoleniu nagle zobaczyłem, jak wiele to zmieniło moje zrozumienie pewnych rzeczy i sam później podobne rzeczy zacząłem też robić, więc myślę, że to mój brat był w pierwszej kolejności, ponieważ ja widziałem, jak to praktycznie robi, tak? Czyli co krok po kroku on robi, z czym się zmaga, co mu wychodzi, co warto wchodzić, co nie warto wchodzić, to na pewno było. A później to tak naprawdę, wiesz co, ciężko mi stwierdzić, żeby powiedzieć ci jednego, czy nawet kilku. Ja po prostu wybrałem z tego wszystkiego, co znalazłem najczęściej w internecie albo na jakichś szkoleniach, gdzie bywałem, tak? Czyli oglądałem kogoś i mówię sobie, o, to jest ciekawe, co on robi, posłucham tego więcej, albo coś wdrożę, co ta osoba zrobiła, że nawet na dzień dzisiejszy nie umiem za bardzo ci przedstawić specjalnie jakiejś osoby, tak? Jednej, po prostu to był miks wszystkiego, co usłyszałem przez ileś lat. Okej, a jeśli chodzi o sprzedaż, bo u ciebie to chyba sprzedaż jest wrodzona po prostu, jak widzę. Uważasz, że każdy powinien nauczyć się sprzedaży w XXI wieku? Myślę, bo to jest złożone pytanie. Znaczy najpierw może odpowiem na tę pierwszą część. Ty powiedziałeś, że bardziej ta sprzedaż jest u mnie taka naturalna, tak? Tak. Wrodzona. O, widzisz, tu się z tobą nie zgodzę. Ponieważ ja odróżniam trochę bycie sprzedawcą od bycia edukatorem, tak? Nazwijmy, skoro już nazwałem tego edukatora, tak? Sprzedawca to dla mnie jest taka osoba, która w takim wielkim skrócie, tak? To jest osoba, która mówi, wow, jest tutaj potrzeba, ja wiem, gdzie, nie wiem, ludzie nie mają, palą papierosy, nie mają zapalniczki, tak? Ja wiem, gdzie kupić zapalniczkę, tanio i sprzedać drożej. I zrobię to, zaraz, natychmiast, nie? To jest dla mnie sprzedawca, tak? Znam bardzo wielu moich znajomych, którzy nieświadomi są tego, że są dobrymi sprzedawcami, tak? To jest osoba, która przyjdzie i zacznie ci tak nagle opowiadać o czymś, ja mówię, ja bym chciał to kupić, nie? Ona nawet nie, może nie mieć sprzedaży nic, ale ona po prostu tak opowiada, jak chcą to kupić, tak? I ja tak jakby w swoim rozumieniu trochę też osobowości ludzkich, ja rozumiem, że są tacy sprzedawcy, tak? Którzy to sprzedają, czy tego chcą, czy nie chcą. Oni po prostu cały czas coś sprzedają, jak nie produkt, to ideę jakąś, tak? Jakąś swoją myśl, jakąś, no nie wiem co jeszcze. I to jest dla mnie sprzedawca. Ja natomiast to, co ja robię, ja bardziej informuję o czymś, tak? Oczywiście można to zrobić lepiej lub gorzej, tak? Więc natomiast nie mam w sobie, ja tak naprawdę męczę się sprzedając, jak miałem sprzedawać, tak? To, co powodowało, że ja z klientami w sklepie zoologicznym bywało, to to, że ja im dawałem
różne informacje, które oni potrzebowali, ale miałem straszne problemy z poleceniem im czegoś. Ja się z czasem trochę tego nauczyłem, tak? Że okej, okay, że jest coś takiego jak zakończenie sprzedaży, że mówiąc o jakimś produkcie, mówiąc, że boli się gardło, to ja ci powiem, jest takich kilka ciekawych produktów, ale jeżeli ten produkt ma kolor żółty, to na pewno warto go kupić i dlatego kup ten produkt, tak? Z czasem się tego nauczyłem, mając pod ręką od razu produkt, do którego dążę. Natomiast powiem ci tak, dlatego ja uważam, że u mnie to nie jest wrodzone. Ja się tego nauczyłem. Ja umiem edukować, wrodzona jest we mnie edukacja, natomiast nie jest wrodzona sprzedaż. Ja to sobie trochę odróżniam. Być może nie dla wszystkich ta różnica jest taka bardzo spostrzegalna. Dla mnie jest. Dlatego ja się nauczyłem też trochę tego, żeby wykorzystywać tą wiedzę, którą daję, zakończając ją jakąś sprzedażą. W taki sposób bym to chyba połączył. Dlatego jestem dobrym przykładem, że nie trzeba być urodzonym sprzedawcą, żeby nim zostać. A drugie pytanie było, przypomnij mi teraz, bo już zapomniałem, tak się zakończyłem. Drugie było na temat, już ci mówię, mówisz, że nie jesteś wrodzonym sprzedawcą, a ja ci powiem jeszcze, czy mi się to u ciebie kojarzy, u mnie i u Andrzeja, chodzi mi o to, że jestem na przykład też nauczycielem. I u mnie sprzedawca to jest taka osoba w XXI wieku, która nie sprzedaje bezpośrednio, idzie kup to, tylko edukuje, uczy, pokazuje wartość danego produktu, to można z niej zyskać i ewentualnie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to się odezwie i kupi ją. O to mi chodziło. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, chodziło mi o to, iż... I wyrwałeś mnie z rytmu, ale okej. Okay, trzeba cofnąć taśmę. Tak. Mówi, że nie jesteś wrodzonym sprzedawcą, ale to chodziło mi o to, jeśli chodzi o sprzedaż, bo ty jesteś typowym nauczycielem, ja też, jeżeli dana osoba by chciała na przykład, bo mnóstwo ludzi jest zielonych, tak? Nie wie, jak ma daną rzecz sprzedać. I pytanie było, czy każdy powinien się tej sprzedaży nauczyć, czy nie? I czy masz jakiś, powiedzmy w cudzysłowie, schemat edukacyjny, żeby taką osobę pokierować w swój sposób, czyli jako edukatora, żeby on się nauczył tej sprzedaży. Najpierw wiesz, przez edukację, a później ewentualnie. To było właśnie ta druga część faktycznie. Wiesz co, tak, myślę, że mam coś takiego. Natomiast, no właśnie, to mniej więcej tak wygląda, że ja się staram ludziom dzisiaj pokazać, że to, co możesz sprzedać, tak, jakoś tak skracam myśli, bo czasami wiem, że za dużo opowiadam wokoło, wydobądź, jaka jest korzyść z tej rzeczy i pokazuj tę korzyść, tak krótko mówiąc, tak. I teraz to najlepiej jest zrobić dla rzeczy, którą masz jakiś gotowy produkt, tak? Tak, ja właśnie tutaj tabletki na gardło wyciągnąłem, tak? Gdzie można jakieś korzyści opowiadać. Na przykład mógłbym to sprzedać jakimś szkoleniowcom i powiedzieć, słuchaj, jeżeli właśnie przeprowadzasz wywiad albo masz szkolenie i twoje gardło nawala, to możesz sobie to wziąć, to bardzo fajnie nawilża przełyk tutaj krtań i dzięki temu będziecie łatwiej, swobodniej pokazywać. Czyli dzisiaj jest bardzo konkretna korzyść tego, tak? Natomiast jest coś takiego, że ja bardziej dzisiaj chyba chcę docierać do osób, które właśnie są nauczycielami, edukatorami, jak ja sobie to nazywam, tak? I jestem w stanie im pokazać tak krok po kroku na zasadzie, okej, okay, jeżeli masz coś, to ja ci pokażę każdy z elementów, jaki może cię doprowadzić do tego, żeby dana osoba chciała to od ciebie kupić. Więc na to pytanie odpowiedź brzmi tak, jestem. Jestem w stanie taką drogę pokazać. Okej. Okay. Powiedz mi taką rzecz, połączenie pasji i edukatora, sprzedawcy, tym, że pasjonujesz się też zwierzętami. Czy w tym dziale jest u ciebie coś takiego jak sprzedaż? Sprzedaż, bo wiem, z jednej strony nagrywasz filmy ze zwierzętami, prowadzisz jeden kanał, który też oglądam. Też mówiłeś w radiu o właśnie zwierzaczków. Czy jakieś produkty, które są związane właśnie z tą dziedziną, jest się obca. Jak to jest u ciebie? Może było? Aha, znaczy wiesz co, u mnie ze zwierzętami to jest tak, że mnie bardzo wiele osób kojarzy z tą branżą, no z racji wiadomych, o których opowiadałem.
Natomiast ja nie czuję się jakimś wielkim pasjonatem zwierząt, tak? To może zdziwić wielu, bo ja jak nieraz przychodzę do właścicieli sklepów zoologicznych i oceniam na przykład pracownika, tak? To mówię, że dla mnie to musi być pasjonat zwierząt, tak? Ale śmieszne jest, bo ja nigdy nie byłem pasjonatem zwierząt, a myślę, że byłem całkiem niezłym pracownikiem. Więc to jest jakby do przejścia, ale to jest raczej margines. Natomiast wiesz co, ja się po prostu nauczyłem sporo rzeczy o zwierzętach. Dlatego jak, nie wiem, ktoś chce kupić pieska, czy chomika, czy coś i czasami do mnie się zgłasza, żeby jakąś poradę, to oczywiście ja jestem w stanie mu powiedzieć pewnie więcej rzeczy, niż przeciętnie człowiek wie. Natomiast kiedy ja mam do czynienia też ze środowiskiem pasjonatów, szczególnie mam tu na myśli akwarystykę, to są fanatycy, powiem ci, nie wiem, czy ty masz akwarium, ale jak ktoś akwarystykę ma i to tak podchodzi do niej w miarę poważnie, to ci powiem, są fanatycy, z takim przejściem masz do przesady. I na przykład, kiedy ja coś mówię, to oni potrafią wyłapać takie błędy, tak nie zjechać, że tak powiem, tak? Że ja po prostu w pewnym momencie sobie powiedziałem, dobra, ja sobie pewne rzeczy odpuszczam. Odpuszczam, bo ja nie jestem w stanie z nimi walczyć, ponieważ nie chcę nawet z nimi walczyć, tak? Bo ja im na przykład opowiadam, tak, nie kieruję tego przesłania do akwarystów, ja kieruję to przesłanie do ludzi, którzy chcą sprzedać towar na przykład akwarystyczny, tak? Czyli ja ci powiem, na czym polega to, że dany filtr czy żwirek dobrze jest kupić. Dam ci cztery zdania, które masz jakby powiedzieć i które są kluczem, a oni mi powiedzą, że w tym zdaniu jest coś nie tak, bo to trzeba dopowiedzieć to, a to trzeba dopowiedzieć tamte. I to wszystko, co oni mówią, jest prawdą, jest racją, tak? Bo to jest, to nie ma kompletnie większego znaczenia przy sprzedaży. Więc powiem ci, to jest tak, że na dzień dzisiejszy z tą zoologią masz rację. Ja prowadzę, nawet mam dwa kanały na YouTubie, które prowadzę ze zwierzętami. Co jest ciekawe, ja dzisiaj już na nie patrzę też w trochę inny sposób, bo jeden kanał jest typowo taki biznes zoologiczny, gdzie pokazuje, jak sprzedawać jakieś takie zagwozdki biznesowe związane z zoologią. Generalnie to są raczej poważne filmy, tak? I tam to jest taki mój model, na którym szukam klientów też, tak? Którzy gdzieś tam znajdują to co ja mówię. Natomiast drugi kanał to był taki, który kiedyś miał mnie wspomagać, miał bardziej docierać do detalistów, że tak powiem, do zwykłych, szarych ludzi. Założyłem go po to, żeby właśnie był takim bardziej sobie takim fajnym kanałem, nie? Gdzie ludzie sobie obejrzą generalnie jakieś bardziej rozrywkowe rzeczy. Nie do końca mi wyszło to, co sobie zaplanowałem i w pewnym momencie porzuciłem ten projekt. Aczkolwiek zabawne stało się to, że to, co wrzuciłem na YouTube'a, wrzuciłem tego bardzo sporo i uważam, że całkiem niektóre były fajne, merytoryczne rzeczy, nie wszystkie, od razu uprzedzam, ale przynajmniej niektóre, okazało się, że ten kanał zaczął żyć własnym życiem, tak? Kiedyś zupełnie zostawiłem statystyki i tak dalej, kiedyś weszłem sobie na statystyki kanału i nagle odkryłem, ku mojemu zdziwieniu, że jeden z filmów oglądało już 100 tysięcy osób. Mówię, wow, pamiętam, jak było tam 1000 i nic nie zapowiadało, żeby to więcej osób oglądało, tak? I okazało się, że dzisiaj ten kanał, ja świadomie, że dzisiaj trochę więcej tam dodaję, natomiast nie mam tyle czasu, żeby mu poświęcać, natomiast ten kanał dzisiaj urósł do tego, że oglądało już filmów ogólnie 500 000 osób i mam już kolejny film, który już ma prawie 100 tysięcy, tamten film, który był oglądany, ma już dzisiaj prawie 300 tysięcy i tak dalej, więc ja zobaczyłem nagle, jak to funkcjonuje w YouTubie. Ja jestem takim osobą, że ja lubię się przypatrywać, jak mechanizmy pewne działają, tak? Dzisiaj ten kanał na mnie nie zarabia, chociaż zarobiłem pierwsze pieniądze właśnie na YouTubie, na tym kanale. Fakt, że to było po iluś latach, więc to jest, można powiedzieć, śmieszne pieniądze, jak je przeliczyć na miesiąc na przykład. Natomiast dzisiaj już widzę, jak pewne rzeczy funkcjonują na przykład w YouTubie i cieszy mnie, że mam ten kanał, bo mogę obserwować, jak ten przyrost wygląda, nie? Więc tak, nie wiem, czy znowu poszedłem w odpowiedź na to, co mnie zapytałeś. Okej, udzieliłeś. A propos produktów i zwierząt, masz jakieś zwierzęta? Jeszcze raz? Jakie zwierzęta masz? W domu? Oczywiście, pająki w niektórych pokojach. Czasami moje dzieci też by podlegały pod tą definicję zwierząt. A tak już poważniej, mieliśmy chomika, który nam zdech jakieś 2 tygodnie temu i to były wszystkie zwierzęta, jakie mam w domu. Okej. Dobra, mam teraz pytanie z innej dziedziny, a propos hejtu.
co myślisz o hejtu, o walce z hejtem, czy walczyć w ogóle z hejtem? Jak uważasz? Ja bym hejtował hejt. Pewnie się sam zetknąłeś. Nie, powiem tak, hejt jest jedną z takich rzeczy, która dla mnie jest... czasami brakuje słów, żeby to chyba określić, jak bardzo nie lubię hejtu, tak? Jak bardzo uważam, że jest czymś, co może zniszczyć człowieka, że człowiek, jeden człowiek drugiego może nieświadomie zniszczyć przez coś, co on nawet nie uważa za hejt. Po prostu za słowa, na które nie przemyśli i poda. A że internet jest dzisiaj, to bardzo łatwo coś pomylić, tak? Napisać niewłaściwe słowo, czy druga osoba czytając może pomylić. Więc ja jestem bardzo dzisiaj chętny do tego, żeby zwalczać. Nie wiem do końca, jak zwalczać hejt, tak? Ja umiem jedynie powiedzieć, co ja robiłem w przypadku hejtu, tak? Natomiast nie wiem, czy jest jeden sposób, żeby się tego pozbyć, ponieważ to jest natura ludzka, tak? Kiedyś nie mówiliśmy hejt, kiedy nie było internetu, to były plotki, oszczerstwa, tak bym to nazwał. Mniej może było widoczne, bo wielu ludzi między sobą gadało i tego nie słyszałeś, tak? Dzisiaj anonimowość, którą ma internet, pozwala ci powiedzieć to wprost. A co myślę, jest jeszcze takim jedną z rzeczy dla mnie dzisiaj chyba straszniejszą w tym wszystkim, że jeżeli wiesz, ktoś cię zrypie od góry do dołu, to czasami jest jeszcze pół biedy, bo to widać, że to jakiś jest półmózg, który nic nie rozumie, tak? Mhm. Ale czasami jest tak, że człowiek chce coś powiedzieć i po prostu źle dobierze jakieś słowo, tak? I to już wygląda jak hejt i to już boli, tak? Więc dla mnie jako twórcy też internetowego doświadczenie hejtu jest doświadczeniem nieprzyjemnym, tak? Mój brat na przykład robi tak, że ma kanał YouTube, na którym nie ma komentarzy. I to jest z dwóch powodów. Jeden powód to jest najzwyklejszy ten, że on mówi, że nie ma czasu już zajmować się jeszcze YouTube'em i odpowiadać na komentarze, bo już na Facebooku ma wystarczająco dużo. Ale drugi to jest taki, on mówi, muszę się zmagać z hejtem. Ja na początek tego nie rozumiałem. Kiedyś go zachęcałem, mówię, co tam hejt, weź ten, będziesz mieć komentarze, to bardziej jest widoczność i tak dalej, to na pozycjonowanie tam jakoś wpływa. Ale dzisiaj już go rozumiem, dlaczego tak się dzieje, nie? Ja do hejtu podchodzę jakby na dwa sposoby. Raz, że, no wiesz, widzę, że coś mi się nie podoba, ktoś napisał, to we mnie najpierw wybucha coś, tak? Ale później się uspokaja i staram się to merytorycznie przejść do rzeczy, tak? Czyli na przykład powiedzieć, okej, coś uznałeś, że jest głupie, czy coś, powiedz co konkretnie, tak? Zobaczyłem jednak, że ludzie nie są w stanie merytorycznie odpowiedzieć, bo nie rozumieją, co to znaczy merytoryczność odpowiedzi. Ja im odpowiadam, mówię, słuchaj, jak powiedziałeś, że głupio coś powiedziałem, to powiedz mi, co głupio powiedziałem, czy dana rzecz, nie wiem, o tych tabletkach żółtych, jest nieprawdziwa, bo tabletki czerwone są lepsze, bo mają w swoim składzie coś tam, a żółte nie mają w swoim składzie. Powiedz mi konkret, tak? Ludzie nie wiedzą, co to jest konkret, tak? Ja już kilka dni temu gdzieś na jakimś filmiku komuś odpisywałem, że napisz mi konkretną rzecz, a gości mi napisał, konkretne jest to, że to jest głupie. No będzie No, jedyne, co mogę powiedzieć, to mogę tak, albo to sobie zostawić i znaczy, powiem tak, łatwo jest powiedzieć, zostaw to. To tak po prostu nie spływa. Ja oczywiście to zapomnę za jakiś czas, tak? Mm-hmm. Ale to nie jest tak, że ktoś mówi, uspokój sobie, daj sobie spokój, to nic nie zmienia. To zmienia, to bardzo dużo zmienia, wiesz? Ja patrzę na siebie, ale patrzę też na moich klientów. Mam taką jedną osobę, z którą współpracuję, którą miała wręcz zorganizowany hejt, tak? Była osoba, która po prostu nie zgadza się z tym, co ona mówi, a że ma taką grupę za sobą, to ta grupa się dołączyła do tego. I ta osoba, w którymś razu do mnie dzwoni, ponieważ jesteśmy jakimś rodzajem współpracowników, dzwoni do mnie i mówi, wiesz, ja likwiduję konto na Facebooku i na YouTubie, zostawię tylko stronę internetową, tam mam ten. I ja mówię, zaraz, spokojnie, czemu, nie? I ona mi właśnie powiedziała o tym, co tam było napisane i kto co napisał. Ja mówię, cieszę się, że do mnie dzwonisz, bo mi ufasz, że nie warto działać po takiej wow nagle. Tak, zostaw, ja spojrzę na te komentarze, tak? I powiem tego, ja jako osoba bardziej obiektywna do tego, co ta osoba robi, okej, pewne rzeczy stwierdziłem, okej, ktoś tam nawet merytorycznie coś powiedział, sensownego, okej, można się z tym zgadzać, a przynajmniej to jest merytoryczne. A część była do takiej, że ludzie sobie po prostu taką polechę robili, tak? Ale tą osobę to tak zraniło, ponieważ ona bardzo dużo swojego życia poświęca też darmowo, tak? Żeby coś przekazać, żeby komuś pomóc. Więc ona po którymś tam, po drugim chyba razie, gdzie coś takiego się stało, ja mówię, dobra, jeżeli ci ludzie mają powodować, że ty z tego zrezygnujesz, to ty nie rezygnuj ze swojej działalności, ty zrezygnuj z tych ludzi.
I to, co zacząłem jej robić, bo miałem dostęp do fanpage'a, po prostu usuwałem komentarze i blokowałem osoby, tak? I tak namiętnie, tak długo, aż po prostu oni już nie mieli dostępu. I dzisiaj po prostu co jakiś czas tylko patrzę, czy coś takiego się pojawia. I teraz ktoś może powiedzieć, no ale gdzie wolność słowa? No ja powiem ci tak, no mam sorry, ale mam gdzieś taką wolność słowa, jak kogoś obrażasz, nie? Tak po prostu, więc hejt jest dla mnie czymś takim, co uważam, że trzeba walczyć, jak tylko możesz, nie? W każdy na swój sposób. Okej, Krzysztofie, porozmawiamy o twoim, waszym produkcie, o grze karcianej, grze edukacyjnej. Jaki był w ogóle powód tego, że ona powstała? Jak żeście ją tworzyli? Jakie były w ogóle takie początki, jakbyś mógł powiedzieć, czy było ciężko ten produkt stworzyć i po kolei co trzeba było zrobić w ogóle, żeby ten cały produkt stworzyć, a potem go na salony pokazać? To kolejna przygoda, której nie planowałem kompletnie w życiu. Zgłosił się do mnie Łukasz. Łukasz jest typem właśnie wizjonera też dla mnie, tak? On miał jakąś w swoją głowie wizję i postanowił ją stworzyć. No, to było ciekawe, co on stworzył, ponieważ on też człowiek, Łukasz jest też człowiek, który większość czasu spędza przed komputerem. Taką ma pracę. I w pewnym momencie stwierdził, że czasami ma jakiś projekt, na którym spędza 2 do 3 miesięcy nawet przed komputerem, a później na przykład wychodzi do ludzi, że tak powiem, czasami szukać jakiegoś klienta, czy coś, cokolwiek ogarnąć. I ma wtedy pewien problem z tym, jak do tych ludzi zagadać, ponieważ jest to introwertyk, tak? Więc ma z tym problem. Dla niego to nie jest naturalne jak dla mnie, tak? Dla mnie jest naturalne, że ja po prostu non stop gadam z kimś. Dla niego tak nie jest. Więc on postanowił znaleźć jakieś narzędzie w internecie, które pomagało mu, wiesz, zacząć rozmawiać z ludźmi, tak? Jakiś taki trening, gdzie może pogadać z kimś. I nic takiego nie znalazł, a przynajmniej nic, co mu pasowało, więc stwierdził, że fajne by było mieć taką grę, w której dwóch ludzi ze sobą zagra i dzięki temu będą ze sobą rozmawiać, to wszystko jest w takim izolowanym, wiesz, środowisku zamkniętym, gdzie ty sobie możesz pozwolić na interakcję. I kiedy Łukasz do mnie się zgłosił, Łukasz Wasilewski, bo tak mówię, żeby ktoś, jak ktoś chce znaleźć to jego nazwisko, to fajne rzeczy robi, ale będę mówił Łukasz później. Dla mnie to było dziwne, kiedy on się do mnie zgłosił, bo gdzieś tam przez internet się poznaliśmy, ponieważ on się z tym do mnie zgłosił. Dla mnie to było dziwne, ponieważ ja jako ekstrawertyk tego kompletnie nie rozumiem. Jak można nie umieć rozmawiać z ludźmi? No to przecież język by mi urwali, to bym umiał porozmawiać, nie? A jakby mi ręce rozwiązali, to nie wiem, bym mrugał do nich, no jakkolwiek. Dlatego dla mnie to było takie dziwne, a jeszcze dziwniejsze było to, że on mówi, że on sobie wymyślił, żeby to była gra karciana, ponieważ on trochę siedzi w różnych grach, zna to środowisko i gry karciane mówi, to jest coś fajnego. I to była kolejna rzecz, która mówiła mi, nie wchodź w to, ponieważ ja nie lubię gier. To znaczy, wiesz, czasami z dziećmi gram w jakąś grę, tak? Jakiegoś Chińczyka, bingo, nie wiem, cokolwiek, ale to jest na zasadzie raz kiedyś zagram i tyle, nie? Na mojej komórce, to wiesz, mam takie gry archaiczne w stylu pasjans, tak? To jest coś, co rozumiem. Świat gier mnie nie kręci, jakikolwiek. Ja rozumiem, że to może, a to jeszcze rozumiem, że może kogoś kręcić, mnie nie kręci. Więc on mi mówi o tym, że chciałby stworzyć taki produkt jeszcze jako grę, więc ja sobie pomyślałem, że nie ma nic fajnego dla mnie, tak? Natomiast no właśnie to była ta rzecz, która mnie przykuła. Ja zobaczyłem w nim wizjonera, człowieka, który coś ma w głowie niesamowitego, tak? Chociaż nie rozumiałem produktu. Więc powiedziałem mu, na tyle ile umiem, to ci pomogę. No i doszliśmy po różnych rzeczach, że ludzie odbywają wiele różnych rozmów, tak? Na przykład, nie wiem, chłopak z dziewczyną rozmawia, tak? Ale powstała już taka gra flirt, nie? Więc, którą nawet ja kojarzyłem. Więc mówię, to może nie wchodźmy to, może w coś innego. No i wchodziliśmy na taki pomysł, że ja mam doświadczenie w rekrutacji ludzi, więc ułożymy tak, żeby to była gra, która symuluje rozmowę rekrutacyjną. Czyli wiesz, siedzimy tak jak my teraz i ja mam pytania, czytam te pytania, ty na nie odpowiadasz, ja cię oceniam, tak? Czy mi to pasuje, co ty mówisz. Ja mówiłem, wiesz co, no banalna, prosta rzecz. Mam wiele takich pytań, ja sobie po prostu je znajdę, spiszę ci i ci dam, tak? No i spisałem te pytania. Łukasz jako też świetny grafik zrobił taką fajną oprawę, całą od razu tego wizualną, jak to ma wyglądać i tak dalej. Dziś od razu sam w domu posiął pierwsze wersje. To może później wspomnę, to tak on działał według takiej fajnej metody, którą dzisiaj bardzo lubię
ją tłumaczyć, bo czeskiego używałem, a nie wiedziałem, że to się tak nazywa, thinking design, które polega na projektowaniu, które polega na dużej kreatywności i na od razu, na wdrażaniu pomysłów od razu. Nie czekaniu, nie na ulepszaniu, tylko ciągłym dawaniu, czyli na przykład zamiast robić grę, ją drukować, wiesz, dawać kupę pieniędzy na wydruk gry, to my ją sobie mogliśmy po prostu wyciąć z kartonu i dać komuś do zagrania. Niech ten ktoś powie, tak? To taka najprostsza rzecz, to jest właśnie mieści się w tym thinking design. I coś takiego non-stop robiliśmy. On coś wymyślał, stworzył jakąś pierwszą rzecz, daliśmy ludziom do zagrania. No i ludzie mówili, to nam się podoba, to się nie podoba, to jest super, to nie super, tak? I zaczęliśmy tak kolejne rzeczy dokładać, daliśmy na przykład, stworzyliśmy kartę emocji, tak? Dostaliśmy, że może być za mało emocji, że to są tylko suche pytania, ale żebym ja, na przykład jeżeli ty się ubiegasz o pracę, a ja zamiast ci po prostu miło zadawać pytanie, powiedz mi o swoich silnych stronach, ci powiem, słuchaj, no powiedz mi, ty masz jakieś silne strony w ogóle? Wiesz, różnie można pytanie zadać to samo, tak? Stwierdziliśmy, że gdy będzie możliwość dodawania emocji, tak? Sześć emocji wyraziliśmy, to będzie bardziej skomplikowane. I tak zrobiliśmy. Natomiast z czasem okazało się, że to nie jest do końca przydatna karta, ponieważ żeby oddać pewne emocje, to tak naprawdę trzeba być aktorem. Naprawdę. Nie jest łatwo pewne emocje oddać, szczególnie w czasie gry. A okazało się, że te emocje rodzą się bardziej z tego, że jeżeli ktoś poważnie podchodzi do gry, bo to nie gra rozrywkowa, tak? To jest gra, my ją nazwijmy, samoedukacyjną. To jest gra edukacyjna, tak to, że ta edukacja chodzi tutaj za mną. To jest gra, że gdy ktoś poważnie, i widzieliśmy takie osoby, które poważnie do tego podeszły, to z nich się po prostu pot spływał z nich, bo naprawdę się starali odpowiedzieć i nawet stwierdzali, ja nie wiem co odpowiedzieć, tak? I to takie fajne jest doświadczenie, że tą grę mogliśmy testować w różnych warunkach, zarówno u dorosłych osób, które już miały doświadczenie pracy, same przyjmowały innych do pracy, tak? Gdzie mówiły, o ciekawe, to by się komuś przydało, na przykład taka gra, tak? Gdzie byłem na przykład, mam taką fajną współpracę z Politechniką Koszalińską, gdzie byłem na zajęciach i studentom po prostu dawałem tą grę, co było ciekawe, bo ci, którzy nie mieli doświadczenia pracy, mówili, a co to za dziwne pytania jakieś absurdalne, nie? A ja mówię, ja takie pytania zadawałem pracownikom, więc mieli się okazję zetknąć z życiem, że tak powiem. No, ciekawe było to, że tak raz zmieniało się to, że z czasem dodaliśmy kartę taką, którą ocena była. Stwierdziliśmy, że, bo część osób pyta, ale kto tu wygrywa? Kto tu przegrywa? Ja mówię, to jest edukacja, tu nikt nie przegrywa, tu każdy wygrywa, nie? Ale ludzie potrzebują rywalizacji, tak? Oni potrzebują czegoś takiego, bo nie dla każdego jest ciekawe to, że on na przykład, ja z kimś grałem, a później mu na przykład opowiedziałem, wiesz, ja z mojej strony widzę, że tak, tobie brakuje tego, to powinieneś inaczej powiedzieć, bo to mnie w ogóle nie interesuje, co ty mówisz, i tak dalej. Były te osoby, które mówiły, świetnie, mi to pomogło, co powiedziałeś, tak? Ale część osób była taka, że mówi, ja muszę mieć jakiś schemat, jakiś plan, według którego działam. Więc zrobiliśmy, ja wymyśliłem takie cztery obszary, gdzie po każdym pytaniu ten, który zadaje te pytania, czyli rekruter, ma napisać w skali od 1 do 5 swoją ocenę, tak? I później te osoby nadal, to jest istotą gry, nadal rozmawiają o tym po grze, tak? Co takiego uważają, dlaczego za te pytanie dali takie punktacje, a za te inne, tak? Bo rekrutacja, o czym nie wszyscy wiedzą, jest często bardzo subiektywna, tak? To często od wielu rzeczy zależy nie tylko od tego, że są jakieś plany, których ma być pracownik, ale często od rekrutera, od jego spojrzenia takiego bardzo nietypowego zależy. Myślę, że to dobrze oddaje, jak dwie różne osoby rozmawiają. W każdym razie daliśmy też punktację, że można za te punkty, ileś zebrać punktów i powiedzieć sobie na przykład, ok, jak zebrałeś ileś punktów, to znaczy, że dostałeś pracę, tak? Ale to dla tych, którzy po prostu potrzebowali takich rzeczy, ale stwierdziliśmy, ok, skoro jest taka potrzeba, to ją zrobimy. Jeszcze jedna rzecz, która wyszła z takich właśnie dania ludziom gry, zanim ją jeszcze zrobiliśmy, właśnie to jest cała istota, to było to, że były takie momenty, czasami niektóre osoby grały i to było takie nudne, bo ktoś tak był takim zamkniętą osobą i odpowiadał pół zdaniem, tak, pół gębkiem. Stwierdziliśmy, że trzeba zrobić coś jeszcze, co ich pobudzi do działania. Takim nazwaliśmy jokerem, to jest jakaś sytuacja, że osoba dostaje kartę, czyta ją w myślach, ale tylko dla siebie i ma coś zrobić w związku z tym, co przeczytała. Czyli to jest taki, wiesz, w stylu, jedno z pytań na przykład brzmiało,
nagle zauważasz, że masz rozpięty rozporek, co robisz, nie? No i osoba miała jakoś zareagować na to, a druga osoba nie wiedziała, co się dzieje. Bardzo różnie to bywało, tak? Były takie osoby, które, wiesz, próbowały tam coś pokryjowo robić i to bardzo dziwnie wyglądało. Jedna osoba na jedno z pytań, bo to było jedno z zabawniejszych doświadczeń, jedna osoba, kiedy przeczytała pewne pytanie, to było inne pytanie, to nie było o rozporku, uciekła. Po prostu wyszła i uciekła z sali. Oczywiście wyszła później, ale się okazało, że to było takie pytanie, ja może nie chcę, bo ktoś będzie kiedyś wygrał, to nie chcę odpowiadać, ale tam było takie pytanie, że była taka potrzeba wyjścia, tak, z jakiegoś powodu, bardzo ważnego. Natomiast ta osoba nic nie powiedziała tej drugiej osobie, tylko po prostu uciekła. To było takie zabawne i to coś mówi już o tej osobie, tak? Coś mówi, nawet jeżeli to jest takie troszkę nie do końca poważne. W każdym razie zrobiliśmy tą grę. Okazało się, że bardzo dużo ludzi zbieraliśmy, co zresztą było naszym celem. Zanim tą grę stworzyliśmy, mieliśmy całe mnóstwo zapytań. Kiedy ta gra będzie do kupienia? A my ciągle mówimy, jeszcze nie, jeszcze nie. Ludzie się tam, kiedy, a my jeszcze nie, więc to było fajne doświadczenie. Dużo rzeczy takich fanów uzbieraliśmy, czyli takich osób, które, wiesz, powie, a to w czymś wam tu pomożemy, tu w czymś, to jest zupełnie za darmo, bo uważamy, że to, co robicie, jest fajną ideą. I kiedy w końcu puściliśmy grę, ostatecznie sprzedaliśmy ją w ponad 200 sztukach, dosyć szybko, jednorazowo, więc to było fajnym też takim doświadczeniem. I w pewnym momencie tak zamarło, nie wiedzieliśmy, co dalej z tym zrobić, tak? No bo też trzeba by było sprzedawać i sprzedawać, a my obaj nie jesteśmy sprzedawcami. Więc najpierw szukaliśmy osoby, która by nam to, czy firmy, która by nam to dystrybuowała i to już takie jakieś tam mamy pierwsze efekty, że kogoś znaleźliśmy. Natomiast to tak już kończąc tą historię, doszliśmy do takiej bardzo ciekawej rzeczy, co z tym, bo jednak obaj jesteśmy z kimś takimi osobami, które lubią tworzyć nowe rzeczy. Widzieliśmy, że z tym gry da się coś więcej zrobić. Więc jedną z rzeczy, którą już mamy na dzień dzisiejszy wersję demo, to zrobiliśmy, mamy wersję mobilną tej gry na telefon, że można ją zagrać mając na telefonie. I ja zobaczyłem, że kiedy troszkę inaczej pewne rzeczy w grze zmodyfikujesz, to jesteś w stanie znaleźć po grze, co to jest za osobowość, z którą rozmawiasz, tak? I to jest bardzo fajne, bo kiedy to pierwszy raz zrobiłem, to jedna osoba była zaskoczona, że tak można dokładnie coś powiedzieć. Ja do tego wykorzystałem test MBTI, być może, który kojarzysz. Tak. Użyłem, próbując do niego, później to zmodyfikowaliśmy trochę na nasz sposób, ale do tego to użyłem. I dzisiaj to robimy taki kombajn z tego, tak, który ma polegać na tym, że ktoś, że będziemy sprzedawać nie grę, bo gra będzie cały czas pewnie do kupienia takie pojedyncze sztuki, ale że będzie taki kombajn, który ma polegać na tym, że będziemy sprzedawać licencję do używania tej gry. A. Czyli ma być narzędzie dla szkoleniowców, trenerów, coachów. Czyli ona będzie tak, po grze jesteś w stanie określić osobowość osoby, co już dużo daje tej osobie. Jesteś w stanie określić jakiś tam plan dla tej osoby, tak? Taki, który będzie mogła realizować. I co ważniejsze, ta gra będzie mogła też dotyczyć zespołów ludzi, gdzie będziesz mógł powiedzieć, ok, tu są takie i takie osobowości i na przykład stąd biorą się jakieś konflikty, albo to działa dlatego dobrze, a to nie działa dobrze, tak? Więc to jest coś, nad czym teraz pracujemy i myślę, że za jakiś czas się to ukaże. To taka jest tego historia. Super pomysł. Z zwykłej gry, z pomysłu na grę wyszedł, jak mówisz, kombajn edukacyjny. Piękny pomysł. Dobra, Krzysztof, robimy chwilę przerwy i zaraz wchodzimy. Dobra.